Dobra, przyjaciele, zaczynamy z pierwszym skurwysynem. Faza pierwsza, tankowie. Boss pluje ogniem przed siebie, więc sprawa jest prosta. Tankujecie go nie przodem do rajdu i zmieniacie się to dwa staki debuffa. Dalej, Wrathion kurewsko nie lubi, gdy ktoś zachodzi go od tyłu, więc nikt nie stoi za bossem, bo ten wyjebie mu ogonem w łeb. Incarnation to takie czerwone kółko na kilku graczach. Idea jest prosta, spierdalacie z tym, im dalej, tym mniejszy damage w rajd. Czasem smog robi wziół lekko do góry, pod nim będzie czerwony, więc z tego wychodzicie i będzie wtedy zajebiście wszystko. Zaraz po tym przypierdoli w kilka graczy fireballem, takie pomarańczowe kółko, też więc spread. Co jakiś dłuższy czas Wrathion poleci w pizdu, stawi się gdzieś na krawędzi pola walki i zespawni na prawej całej mapie czerwone gówno, które zacznie się rozrastać. Cały myk polega na tym, że spierdalacie na przeciwny kraniec, bo to właśnie tam będzie safe spot. Zaraz po tym pierdolnie custom Molten Eruption, zostawiając na ziemi takie brązowe gówno małe. Faza druga. Z tych brązowych gówien wyrasta w chuj kutasów, które trzeba zniszczyć. Nierozjebane kutasy zmieniają się później w pomarańczowe gówno na ziemi do końca walki. Oprócz tego za każdy dostajecie też debuff. Rozjebanie kutasa zadaje też niewielki damage dookoła siebie, więc mylasi trzymajcie się tam. Wyluzjanie kutasów ułatwia sprawę wam Scales of Wrathion. Pod bossem spadną 3 łuski do podniesienia przez klasy mobilne, czyli Demon Hunter, Rogal. I dzięki tym łuskom wystarczy przebiegać przez kutasy i one wtedy się niszczą. Tą sztuczką rozpierdalacie najwięcej kutasów jak to tylko możecie. Oprócz tego w tej fazie będziecie mieli niewidzialne moby do rozjebania, które stunują, więc pizda w nie, trzeba je pierw znaleźć. No i to jest w sumie cała walka, faza pierwsza i druga na przemian. My Belle odpalaliśmy na początku i rozłożyliśmy marki dookoła pola walki, żeby łatwiej było nawigować uciekanie od Wrathiona. Jeśli się podobało, to zostaw lajka, suba, komentarz i w opisie masz do pierdolnięcia linki do fanpage'a, Discorda czy nawet 10% kod zniżkowy na produkty Rokat.